Wiecie, co tu się stało? To jest największy problem w Cities Skylines. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, witam znowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Industries. W teorii powinien być teraz kampus, ale kampus ostatnio nagrywałem wielki timelapse, który się nie dopisał, więc na razie będzie to. No i co? Co my tu widzimy? Widzimy lotnisko, proszę bardzo, nasz piękny przemysł. Może dzisiaj postawimy jedno lotnisko towarowe w sumie. To się tak, nie dajcie się zwieść, jeszcze jest jeden odcinek, w którym jak już będziemy mieli większość naszych przemysłów poustawianych, będzie jedno mega ustawianko naszych wszystkich przemysłów i w ogóle. Także tak, w sensie przemysłów, lotnisk towarowych. Natomiast chyba zaczniemy to od jednego prostego rzeczy. Proszę bardzo, tu sobie postawimy interaktywny. Tak, przestawiłem tutaj te helikoptery. Tutaj póki co, bo stwierdziłem, że chwila, nie no, to musi jakoś lepiej działać. No i właśnie w ten sposób to zrobiłem. Słuchaj, no tu widzę, że się już popodłączali. I ty... Za mało chętnych do zakupu ryb. O kurczę, to jest... Chyba tutaj sobie stworzymy jakąś wielką przetwórnię. A, tak poza tym to my nie stworzyliśmy coś tak. Bo przemysł ten rybny ma dużo minusów. Po pierwsze... I najważniejsze, to nie ma do nich chyba magazynu, z tego co pamiętam. Zapiszę tutaj cokolwiek. Cokolwiek. Szkoda, że nie mogę tego postawić pod ten tor. Bo ładnie wyglądało. Dobra, czekaj. Jakieś miejsce, gdzie mi to zbytnio nie szpeci widoku. Chyba tu może być. Dobra, niech będzie. Teraz sprawdźmy, czy mamy coś takiego jak przemysł rybny. Bo tak, produkty zwierzęce, metale, bla bla bla. Produkty unikatowe, leśnictwo rolne, przemysł wydobywczy, przemysł naftowy, towary i tyle. To brzmi jak. You are fire. Jak. Ryba to nie towar, w sensie. To w teorii jest towar, no dobra, dajmy na towar. No to nie o to mi chodziło. Ale gdyby jeszcze można jakoś przetworzyć, a ogólnie większość towarów to czy jakoś strefa komercyjna. Ja postawmy sobie w takim wypadku tutaj. Ten budynek trochę bardziej bezużyteczny daje, ale niech będzie, tak czy siak. No z tego co widzę w ogóle, czy my tu mamy jakąkolwiek edukację, tak poza tym, no właśnie. Tak też myślałem. Może my tu sobie postawiliśmy wszystko, ale edukacja, co? Nie wiem, czy to coś. Dobra, postawmy sobie tutaj też szkołę tom. O, tu będzie taki oddział tych moich budynków. Nie będzie. Zawsze coś. I zobaczmy, jak korzystają z naszych linii metra. Coraz to lepiej. Tak, tu byśmy sobie zrobili ścieżki. Ja nie wiem, czy oni będą mogli z nich skorzystać. Od razu powiem to na początku. Nie jestem tego przekonany, ale z tego co pamiętam, pod jedną ze stron, jak się je robiło, to one się podłączały i działały faktycznie. Ale pod którą to było, no bo w teorii, wiecie, to powinno się... O! Tu się coś podłączyło. Sprawdźmy. Się to łączy, jak się to nie łączy, no bym powiedział. Brutalnie to bym powiedział. Zobaczymy w przyszłości, czy ktoś będzie z tego korzystać, czy nie. Tak, bo możemy sobie coś podobić tutaj. Tego typu ścieżki i później patrzeć, czy oni korzystają z nich, czy nie. No ma, mniejsza z tym, zobaczmy w ogóle, bo tak, skoro nasz przemysł rybny jest overflowing, czyli daleko muszą wszędzie to jechać, to zobaczmy, tutaj są towary dostarczone z daleka, czyli jedyne co możemy robić, żeby nasza ryba dobrze działała, to, aby dać więcej targów, gdzie ten jeszcze zbyt nie działa, i więcej przetwórni. A, przetwórnie tworzą na towary, a ryba sama może być albo eksportowana prosto z nich, chyba tak to działa, albo jechać na targ. Targ rybny. Wiecie co? Gdzieś tu powinno być to dokładnie wytłumaczone. Jest rybołówstwo. Dobra, zobacz, dajcie mi chwilę, to muszę przeczytać.
Dobrze, właśnie w tym momencie się szybko i na temat nauczyłem tego, jak to działa. A mianowicie, nadziemna, dokładnie, czyli to się w toli pisze razem. No, mniejsza z tym, jak działa nasz przemysł ten. Już teraz wiem i trzeba będzie taką więcej napostawiać. A mianowicie, jeżeli mamy sobie tutaj to i to nam produkuje rybę, tak, bo też są z tego co widziałem dwie kategorie ryby, no ale mniejsza z tym, to produkuje nam rybę, to później ta ryba ma dwie opcje, gdzie może jechać. Albo do naszego targu rybnego, albo tutaj, do przetwórni ryb. Nie ma chyba z tego co przeczytałem możliwości, aby to szło albo po prostu do sklepów, albo co ważniejsze, zostało eksportowane. I później to może być przetworzone właśnie w przetwórniach na towary i to już idzie wtedy do normalnych sklepów komercyjnych lub eksportowane. Co oznacza, iż musimy mieć albo kupę targów rybnych, co akurat możemy zrobić teraz na tym napisie i poustawiać je w różnych miejscach. Z tego co kojarzę, że już i tak jest ich dużo. Nie kampus, tylko to. I to jest w kategorii rybołówstwa, dobra. To sobie możemy tak łatwo podejrzeć. Czekaj, tu i tu. A jak jest z pocztą? Uuu, tu jest kiepsko, dobrze. A tutaj daleko poczty nie ma, no to nie. Najważniejszy budynek źle musi być. Tak, też stosownie w sumie też można, będziemy mogli tutaj niedługo im gdzieś postawić coś. Zobaczymy. A, macie tutaj na pocztę. Więc wracając do meritum, czyli do poczty. Zobaczmy jak jest z tymi targami. Jeden targ rybny jest tutaj. Tutaj bym się przydał, tego za chwilę tutaj wmontujemy jakoś. Tak, bo tu jest w ogóle ta droga, to jest tramwajowa. Jeszcze nie wiem jak ona będzie tutaj szło to dalej. Nie mówię, że tego dzisiaj nie będziemy robić, bo pewnie tak będzie. Dalej, tutaj sobie stworzymy tą dalszą część przetwarzania. I wiem mniej więcej jak już stworzyć naszego tuńczyka. Natomiast tak, tutaj widzę, że jeżeli będzie tu jeden, tu drugi targ w przyszłości. Tu widzę, że tam pociągi tutaj jeszcze są do układania. Tu i tu, dobra, to będzie dalej, czyli tu jest jeden do postawienia. Wy tu jesteście bardzo biedni z tego co widzę. Tak samo jak ten budynek, który nie jest podłączony. To było najgorsze zagranie, jakie mogłem zrobić w tym momencie. To było naprawdę bardzo złe. Nie ukrywam, to było strasznie złe. Na szczęście widzę, że nie jest tak źle z powrotem do tego, jak to wyglądało wcześniej. Natomiast trzeba i tak stąd puścić drogę i żeby ona tutaj jakoś ładnie nam zjechała tutaj na dół. Czemu to się nie chce podłączyć? Halo? Zawsze się tak łączyły, ten się łączy. To jest nie fair. To jest nie fair, halo? Halo gra? Co ci nie pasi? No co ci nie pasi? No halo, ja się pytam. Ema, wiecie co, możemy to zrobić tylko w jeden sposób, możemy ją zadowolić. W ten sposób. Czyli omijając zasady gry i tworząc sobie sztuczny grunt, jesteśmy w stanie zrobić w City Skies w teorii wszystko. I teraz tak, zbyt stromo zboczy. O ty, chami. O ty! Dobra, to jeszcze raz. Widzę, że City się nie podda bez walki. A ja nie mówię, że ja się poddam. Mamy to zebrane, proszę bardzo, tak pięknie. Nie wygracie ze mną. Ha. No mam, no i to już zostało zebrane. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj są biedni, ale tutaj to ja będę mieć problem ze wstawieniem tego. Chyba, że tu byśmy kogoś wcisnęli, tak? Bo tu jest ten nasz jeszcze ten przemysł, który za chwilę będę musiał przejrzeć, jak on działa w ogóle. Dalej, jeden tu mi się udało wcisnąć. I tak naprawdę wcisnąć, bo tutaj ogólnie one są strasznie duże, te budynki. Tu jest autostrada, to nie wcisnę tego. Tu jest też autostrada. To tutaj chyba mi się to niestety nie uda tego nigdzie postawić, dostawić i w ogóle. To jest smutną wiadomością, no ale cóż. Patrzymy dalej. Jeden jest tutaj w centrum, ale tu by się przydał kolejny, ale tutaj z kolei są góry. A góry i cities i tego typu budynki to w Tokowie. Tu prawdopodobnie, tu możemy nawet coś postawić. Bo tutaj ta jakaś droga będzie jeszcze jakoś w przyszłości jakoś ciekawie tutaj iść. Nacisnę to w przyszłości, czyli i na razie jeszcze nie wiem.
a postawienie tego targu drobnego w tym rejonie w tym momencie jest tutaj nawet dobre. Teraz tak, czy ja to będę mógł postawić po ludzku? Czy będzie się buntować? Będzie się buntować. Dobra. To my tutaj sobie zrobimy ostrzejszy zakręt, bo to jest przewidziane tutaj, żeby nie było. No bo tutaj nie mamy innego wyboru, to musi być ten zakręt. Więc gorzej z tym, że nam tutaj ścieżkę to wydawało zepsuło. Tak, w tym to jest chyba jeden z nielicznych wypadków faktycznie tutaj można coś takiego jak ścieżkę to wydawało. Nie wiem po co. Bo ścieżki akurat powiem, bo będę za mi szczery. Ścieżka Davidowa to jest jeden z tych budynków, który powinien zostać zaktualizowany z Tiskanes. Bo one po prostu są strasznie przestarzałe, jak działają. Zupełnie Park Life je pominął. Faktycznie zostały dodane w After Darku, czyli w zupełnie inny zespół. Ale to nie zmienia faktu, iż powinni to w końcu naprawić, jak one działają, bo one, no, to jest jakieś nieporozumienie. Skąd mi powiedziawszy. Dobra, no i tu mamy coś takiego, na pewno się przyda, będzie lepsza sprzedaż. Dalej, tak jak mówiłem, tutaj gdzieś w tych rejonach w przyszłości trzeba będzie. Patrząc dalej, wy tu macie jeden, a wy tutaj, nie wystarczy na tyle śliby? Przecież ty tu masz trochę tych... No dobra. Zrozumiałem, że do ciebie ryba jedzie skądś daleko. Okej, to tu jest opuszczony budynek bynajmniej. I wracając do meritum, to chyba tyle z naszego miasta. To chyba tyle z naszego miasta. No to tutaj jest jeden do postawienia, czyli jeden, dwa, a resztę to będzie przetworzone do sklepów. No to jeden, dwa, no bo tutaj do tej części to nawet się nie śmiałbym tutaj tego wciskać, powiem to tak. Dobra. No to dajcie mi chwilę, ja to teraz powrzucam, nie na timelapse, tylko po prostu. Lecimy dalej. Wiecie co tu się stało? To jest największy problem w City Skylines. A mianowicie kierowca drifter. Zobaczmy, samochód elektryczny. Właściciel jedzie do... No dobra, ciekawe co on teraz robi, to jest najciekawsze. Aha, jedzie tu. Jak widzimy, to jest kierowca drifter, zrobił już niezły korek. Tak poza tym. Bo tutaj na przykład pewnie to chce jechać tutaj, prawda? Skręcić, no dokładnie. I w tym wypadku możemy zrobić jedno. Zobaczmy, czy zniknie. Tak, pojechał normalnie. Niestety czasami nie trzeba więcej wysiłku, na szczęście tutaj nie było aż tak źle. I to trzeba zrobić, kiedy wam się pojawi kierowca drifter w waszym mieście. No i zobaczmy, tak, bo tu jest droga, w sensie ona tutaj nie miała pewnie aż tak dużego ruchu, jak widzimy teraz. No ale no, chyba nie muszę wam tłumaczyć, czemu się taki duży zrobił. Zobaczmy, czystej ciekawości oczywiście. No tak myślałem. Tak myślałem, że to jest wykonalne, ale dobra. Ruch się cały, jak widzicie, już oswobodził, więc mniejsza z tym, jak widzicie, postawiłem tutaj naszą dzielnicę, tutaj ciągniemy dalej. Bardzo mamy targ rybny. Metrem na razie jeszcze się nie zajmowałem, trochę popytu tutaj zużyliśmy. Dalej, nasza dzielnica tutaj cały czas się przeobraża, coraz lepiej, jak widzicie już tutaj wydobywamy w ten sposób, ten na przykład dużo ciągnie, ten też i inne, które mniej już wydobywają. Tutaj jeden taki trochę jest bardziej postawiony w zupełnie innej lokalizacji, ale jakby coś, proszę bardzo, jest. Nie wiem, czy to jest ten targ, nie taki jest głośny. Zobaczmy. Hałas 50. Chaos. Na pewno jest głośny, ale czy aż tak, żeby tutaj mi aż na tyle marudzić? No nie wiem. Ja sensownie widzę, że w naszym mieście jestem na poziomie wydychaj poruszy. Jest spokojna sytuacja. Tutaj widzę, że... Zobaczcie, tu jest pokazuje, że jest duży ruch, a faktycznie pokazuje, że tylko 10 samochodów przyjeżdża. A, bo większość to jest komunikacja, czyli moje pojazdy. Ale tak, to faktycznie one są nieuwzględnione. Swoją, zobaczcie, tutaj jest ten duży most. Wydawałoby się, że wszystkie pojazdy samochodowe i tak dalej będą nim jechać, co nie? No zobaczcie, nim nic zbytnio nie jeździ. To jest chyba jedna z tych ciekawostek, której zbyt szybko się nie dowiem, jak to jest możliwe. Znaczy, ja znam, że pewnie oni wolą pojechać tym mostem i w ogóle, ale to jest taka ładna, piękna droga, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie znam się, więc mniejsza z tym. No ma, widzę, że wy tutaj rządzicie na chaos i zniszczenie, i że ludzi wam brakuje, no dobra. Tutaj zróbmy sobie ten kolejny kawałek.
to przebudujmy, w sensie tak, bo tutaj niby w teorii możemy sobie puścić pociągi, ale jak widzimy tutaj jeżdżą głównie towarowe i tym też będziemy, tak też pozostaniemy, nie da ci się zmylić. Też tutaj będziemy cały czas przy towarowych, ale tak, po pierwsze dzisiaj chciałbym zrobić to, żeby to po pierwsze działało i się nie zacinało jak w aktualnym momencie. I żeby to zrobić, trzeba się zająć tym, że oto i wspaniałym obszarem. Teraz zobaczmy, tak, mamy już hodowlę, dobra, kolejną, to my sobie ją wybudujemy. Jestem ciekawy, jak ona wygląda. Dobra, i tak, hodowla trochę więcej tam produkujemy, ale są bardziej narażone na ścieki i tego typu rzeczy. Ale wiem, że ona wygląda naprawdę cudnie. Produkuje 400 ton, a w sensie ten magazyn jest 400 ton. Tu jest trochę większy, ale z tego co zobaczmy. No dobra, fazy wzrostów. Ale faktycznie, że już jest druga faza wzrostów, a ja dopiero to postawiłem, to faktycznie szybko. Ona bardzo ładnie wyglądałem, tak. To poza tym to bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o wygląd. Ten stateczek, on tu będzie. Jak on będzie tutaj płynąć? Poczekaj, żeby on mi tutaj nie wpływał w to. Nie, chyba nie wpływał w to. Świetnie. No, więc sobie tutaj to powiększymy ten obszar, to przestawiamy i zrobimy mega przetwórnię ryb w tym oto rejonie. Tak, bo tutaj to zostało wszystko poprzestawiane. Ten budynek, on jest chyba jeden na całe miasto, jeżeli mnie wam dobrze. On musi zawsze, jeżeli macie na to zjazd, to zawsze niestety jeden musi na cały, w całym mieście stać taki budynek. Po co? Po to, żeby jeżeli jakiś budynek się zepsuje, to po prostu to mógł szybko go naprawić. No ma, mniejsza z moim przeciąganiem i w ogóle jakimiś jeszcze innymi widzimisi. Tu mamy nasze pociągi, które będą tutaj wjeżdżać, ale one może tutaj je zakręcimy, no nie wiem. Pomyślimy. Możemy zrobić w sumie, żeby pojechał jakoś ten pociąg tak i dojechał faktycznie tutaj, sobie tu później zbił kółeczko czy coś. Na pewno trzeba będzie go też wrzucić, żeby, w sensie, bo tak, bo to są pociągi te dalekobieżne, co nie? W sensie, niby towarowe. Ale siłą rzeczy my tu możemy, jesteśmy w stanie puścić jeden z naszych pociągów takich zwykłych. A biorąc pod uwagę, że tutaj właśnie właściwie nie ma żadnego połączenia z głównym hubem, to sądzę, że to nie jest nawet pytanie, a sama wręcz odpowiedź. Więc mniejsza z tym, lecimy z tym odcinkiem. No, więc jak widzicie, trochę się działo, nawet bym powiedział, że nawet trochę dużo. Luknijmy sobie, proszę bardzo, na nasz węzeł pociągi metro. O, woda trochę nam wylało. No dobra, mniejsze z tym. Proszę bardzo, nasz węzeł tutaj już działa. O, już widzę, że to przejście już też działa, bo ludzie do niego idą. Tutaj się handel będzie budować w przyszłości. Oczywiście też mieszkania i tego typu rzeczy. Najpierw sobie może tutaj walnijmy jakiś budynek, a nie ma lepszego budynku do walnięcia sobie jak nie bibliotekę. Przepraszam. To znaczy, że ludzie będą chcieli się tutaj wprowadzić. Idąc dalej, tak jak mówiłem, nasze metro tutaj w linii prostej pięknie wjeżdża tu i tu jedzie, będzie teraz jechać dalej w tym kierunku, zaraz tym się zajmiemy. Jak widzicie, nasz dworzec tutaj został przestawiony towarowy i widzę, że do niego ruch jest całkiem spory. To już mi się mniej podoba, że oni tak teraz do niego chętnie jadą, ale dobra, najwyżej będzie trzeba coś jeszcze dokręcić. Dokręcić śrubę czy coś, bo nagle okaże się, że pół miasta, w sensie właściwie pół z zagranicy mi tutaj jedzie. To mi się nie podoba.
Zobaczymy. Jak będą się dobić kotki, wtedy pogadamy z tym dworcem. Póki co wygląda tak, jak wygląda. Jest tutaj nasz pociąg, jedzie. Proszę bardzo, ten pociąg tutaj przejeżdża i tu wyjeżdża. To jest bardzo dziwne. Bardzo dziwny węzeł powstał dzięki temu. I on później dojeżdża oczywiście do tego węzła. I stąd będzie jechać druga linia jadąca tędy. Tutaj pewnie z jakąś jedną stacją do tych przesiadek i tak dalej. Wjeżdżająca później tutaj i dojeżdżająca do tychże rejonów. Prawdopodobnie ten pociąg pojedzie tutaj dalej i gdzieś tam może skończy, nie wiem, jeszcze aż tak daleko nie szedłem, tak, żeby nie było. I tu będą jeździć później te dwie linie kolejowe, one tu się później prawdopodobnie gdzieś po tych rejonach będą jeździć. Teraz się zastanawiam, to jest taka autostrada. Ja chyba widzę dla niej zastosowanie, wiecie co? A nie, bo to jest wjazdowa. To nie zmienia faktu. Że gdybyśmy zmienili kierunki. Czekajcie, bo ja tutaj zacząłem. W sensie, bo tak, z tego co widzimy na załącznym obrazku, trzeba im tutaj dostawić gdzieś w tym rejonie specjalny dworzec dla tych ludzi, którzy jadą stąd. Albo nawet tu. Ej! Czekajcie, bo to zaczyna mieć teraz coraz większy sens. Co by się stało, gdybyśmy przed wjazdem do miasta, zamiast wyjeżdżać tędy, albo nawet stąd, zrobić specjalny zjazd i zamiast, żeby oni tutaj jechali tu, to tu im zrobić specjalny właśnie węzeł kolejowy, z którego będą mogły wjeżdżać pociągi dalej do miasta. No, a wizjonerz, dobrze myślisz. Powiem ci, że główka pracuje i dzięki temu by to ciężyło całe nasze drogi. Możemy tutaj sobie to nazwać, bo nie chcę tego teraz robić, bo tutaj właśnie jest ten obszar taki idealny właśnie jako takie miejsce do zawracania do tych pojazdów. Bo tak, bo możemy oczywiście ich wrzucić tutaj, tak? To jest chyba oczywiste, ale jakoś mnie to zbytnio nie aprobuje, ponieważ raz, że jest tutaj już jest taki dojazd. A dwa, po co? Po co? No właściwie. To nie jest aż takie tutaj niezbędne z tego, co mi się wydaje. Tak, bo te pociągi tutaj już one, już te tutaj się tutaj ładnie zamieniają. Mogę pomyśleć, ale póki co tutaj damy, że tu jest nasz węzeł i budujemy oczywiście tam te przetwarzanie ryb oczywiście. No i oczywiście zaczynamy. Jak widzicie, dosyć dużo w tym odcinku w ogóle już zrobiliśmy tutaj i te timelapse, które wy oglądacie, tylko wam powiem, zanim zaczniemy tutaj już dalej ciągnąć w tę dzielnicę, to ja wam powiem, że one i tak są, jak może widzicie, bardzo poprzecinane. Zazwyczaj nagrywanie ostatnich odcinków już trwa dużo czasu niestety. To dlatego, że timelapsy są po prostu poprzecinane i z na przykład 2 godzin timelapsa wychodzi dużo, dużo krótszy materiał, co jest oczywiście dużo lepsze dla Was. No i też odcinki są krótsze, co oznacza, iż większość z Was może będzie chciało obejrzeć do końca, bo będzie na tyle interesujący. No, więc ogólnie zalety. Jakbyście się zastanawiali, co ja tutaj teraz robię, i to nie chodzi o to, żeby teraz wielką falę, to jest robienie tych skorupiaków miejsca dla nich, żeby mogli pływać. No i tak, tutaj oczywiście nasze wielkie przetwarzanie. Ja powiem wam, że to przetwarzanie, nie pamiętam, czy na sam koniec odcinka będzie coś faktycznie dawać pieniądze, co się pieniądze dawać będzie, ale nie aż tak dużo, jak będziemy chcieli. No bo mimo wszystko, ja wam od razu mogę powiedzieć na początku, że przemysł rybny jest najmniej zyskownym przemysłem z przemysłu w Cities Skylines. Po pierwsze dlatego, że to nie jest dodatku Industries, który daje zielone w portfelu. Co nie zmienia faktu, że jest zyskowny, jeżeli nie macie Industries i nie chcecie go kupować, ale chcecie zarabiać ładnie, no to zawsze to jest jakaś alternatywa, ale nie zmienia faktu, że to nie jest to. Jak widzicie, tutaj nasze te szlaki w ogóle połowowe są bardzo dziwne. Jak może zauważyliście, tutaj też buduję linię trolejbusową. Ona będzie też z tej drugiej dzielnicy, która jest pomiędzy torami a autostradą. Do niej będzie właśnie tutaj dojazd. I taki stwierdziłem, że może to być ciekawy pomysł. Tutaj proszę bardzo, na naszym już handel. Mieszkańcy, tramwaje tutaj oczywiście jeżdżą, linie metra tam jest puszczona cały czas nad wodą i więcej nie przewiduje tutaj. No i co dużo mówić, jak widzicie, tak to wygląda, dosyć są ładne połowy, jak tutaj widzicie. No i oczywiście też dobra jest hodowla, bo to wszystko się tutaj produkuje w jednym miejscu i to dosyć efektownie. Kotki na razie się tutaj robią, coś na ten temat jeszcze będę musiał pomyśleć, bo oni mają kiepski dojazd. Prawdopodobnie jakieś autostradę bypassową zrobimy, żeby mieli szybki dojazd.
Zobaczmy, jak tam nasze zyski wyglądają. No i widzimy, że zarabiamy na... nawet całkiem nieźle, 23 tysiące. Oczywiście to nie jest ropan, tutaj mamy 95 tysięcy. Czy rolnictwo, z której mam 71. Ogólnie widzicie, Industries mocno zarabia, ja przecież teraz mam 75 tysięcy na plusie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Poza tym jeszcze jedną alternatywą dla tego właśnie przemysłu rybnego jest to, że on naprawdę niesamowicie wygląda, jak w końcu jakieś życie się pojawia na tej wodzie i statki pływają. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!